powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwiąże się na prawie na miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański spoczywa na nim, ponieważ nie namaścił i posłał, aby ubogim niósł do pokoju, więźniom prosił wolność, a nie do nim przejrzenie, aby uciśnionych odsyłał w młody, aby odwoływał do łaski odpadu. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich synagogi były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli, a wszyscy przyświadczyli i dziwili się pełni.